W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że przyszedł przynieść miecz, który rozłoży na dwie. Miałem możliwość być w Szwecji na rekolekcjach dla dzieci i młodzieży. No i zastanawialiśmy się, co tej młodzieży dać, czy jak przedstawić Chrystusa. I oczywiście wzięliśmy kerygmat, czyli sześć podstawowych prawd o naszej wierze. I w tych prawdach pierwsza to jest miłość Pana Boga, ale druga to jest grzech. No i jak był grzech, no to oczywiście też skutek grzechu, oczywiście oparliśmy się na Piśmie Świętym, na przykład Rzymian 6,23, że zapłatą że grzech jest śmierć. A więc jak śmierć? No to niebo, czyściec albo piekło. Proszę sobie wyobrazić, że po tej katechezie, pierwszej katachezie z trzech dni przyszła Pani do zakrystii, która była odpowiedzialna za to wszystko i mówi, jakbyście mogli nie mówić o piekle i o grzechu, to byłoby dobrze. I ja mówię, ale mówimy, że no, nie da się nie mówić, kiedy to jest w Piśmie Świętym i kiedy to są podstawy. Ona mówi, a na, na czym by się opierać? Ja mówię, no na piśmie świętym, na objawieniach. Maryja w Fatimie dzieciom mówiła, przecież nie tylko mówiła, ale i pokazała nawet piekło, przestrzegając. Ona mówi, to się pomyliła. Ja mówię jeszcze raz jeszcze raz, co pani mówi. Ona mówi, no się pomyliła, to jest niewychowawcze. I wtedy sobie uświadomiłem, że rzeczywiście wtedy, kiedy Jezus uzdrawiał, to uzdrawiał. Wtedy, kiedy rozmnażał chleby, żeby mieli co jeść, to rozmnażał chleby. Ale wtedy, kiedy mówił, nie grzesz więcej. To miał świadomość, że jeśli on tej kobiety nie uratuje, to nikt jej nie uratuje. Więc jeśli jesteś mamą, jeśli jesteś ojcem, jeśli jestem księdzem, to kiedy trzeba powiedzieć, że jest dobrze, to trzeba to powiedzieć: pochwalić, docenić i zauważyć. Natomiast kiedy dzieje się krzywda, to soli nie zamieniajmy w cukier, bo wtedy nie będzie smaku miało to, co mówimy o dzisiejszej Ewangelii więc zachęcam każdego z nas do tego, żebyśmy no właśnie soli nie zamieniali w cukier, żebyśmy wtedy kiedy trzeba umieli pokazać prawdę o Chrystusie tak jaki był. Franciszek Blachnicki, założyciel azy, powiedział taki tekst, że dzisiaj w kościele nie ostoi się katolicyzm połowiczny, ani nawet głębszy, ale paktujący ze światem zginie w, w morzu nowoczesnego pogaństwa. Ostoi się katolicyzm pełny, ewangeliczny i autentyczny pod warunkiem, że w miejscach, w których jesteśmy, ośmielimy się być święci. Czy ośmielimy się być święci? Dlatego, że Chrystus mówi: "Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty". To jest moment, w którym prawdę będziemy nazywali prawdą, a grzech grzechem.